Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Była już poranna pielęgnacja, więc dzisiaj czas na wieczorne kroki i wieczorne kosmetyki, no i co za tym idzie, wieczorną pielęgnację. Ci, którzy już mnie doskonale znają, też wiedzą, że ja stawiam na dokładny demakijaż i doczyszczenie mojej skóry po całym dniu. Tutaj stosuję różne preparaty, które mam tutaj właśnie przygotowane, zaraz Wam je pokażę, ale tak naprawdę ten demakijaż i oczyszczanie skóry zależy od tego, co na tej skórze było w ciągu dnia, czyli czy miałam podkład, czy miałam cięższy podkład, czy gdzieś wychodziłam wieczorem, czy stosowałam tylko filtr, czy był to filtr z jakimś kolorem, czy być może nic na tej twarzy nie miałam oprócz pielęgnacji. Także wszystko zależy od tego, co tak naprawdę na mojej skórze jest i co trzeba usunąć, w jaki sposób. I teraz tak, w ostatnim czasie bardzo dobrze sprawdzał się u mnie właśnie ten olejek do mycia twarzy, do demakijażu twarzy, Moringa Pure od marki Creamy. Powiem Wam, że jestem z niego bardzo zadowolona, zresztą opowiadałam Wam już o nim też w oddzielnym filmie. Świetnie sprawdzał się w takim pierwszym kroku makijażu, czyli usunięcia tego, co mam na twarzy, usunięcia tuszu do rzęs, cieni, ale również bardzo fajnie sprawdzał się w takim dodatkowym kroku, w tym drugim kroku, czyli domowania skóry. Fantastycznie usuwa filtry, te 50-tki, które w tej chwili testuję dla Was. Też będzie o nich film. Bardzo fajny olejek, przyjemny zapach, super rozprowadza się na skórze i to, co jest też bardzo ważne, nie pozostawia ani takiego tłustego filmu na skórze, ale też z drugiej strony jej nie przesusza, bo czasami z olejkami do mycia twarzy, do demakijażu może być taki efekt, możecie odczuwać takie właśnie ściągnięcie. Tutaj absolutnie nic się nie dzieje. Zresztą jak pokazałam Wam ten olejek w oddzielnym filmie właśnie na temat marki Creamy, to też dostałam od Was bardzo dużo komentarzy, że też lubicie ten olejek, więc wcale Wam się nie dziwię. I cały czas naprawdę go stosuję, chociaż powiem Wam, że pojawił się nowy produkt w mojej pielęgnacji, a dokładnie w demakijażu. Jest to takie oto masełko. Masełko oczyszczające od marki Sephora, które w składzie zawiera między innymi chlorellę i właśnie go sobie testuję. Ma całkiem fajny skład, bo mamy tutaj aż 96% substancji pochodzenia roślinnego, naturalnego, ale już widzę, że jednak moje ukochane masełko od Bandy i ukochane masełko od Dr. Skin to w ogóle nie ma, słuchajcie, porównań. Tutaj mamy troszeczkę inną konsystencję w przypadku tego produktu. Ona jest bardziej taka, powiedziałabym, tłusta, jak taki smalec. Tam z kolei mamy więcej emolientów, które też sprawiają, że to rzeczywiście jest takie masło. Tutaj bym powiedziała bardziej balsam taki oczyszczający. I o ile świetnie radzi sobie w demakijażu twarzy, skóry i bardzo ładnie wszystko rozpuszcza, domywa, to nie do końca radzi sobie z okolicą oczu. Tutaj trzeba troszeczkę popracować, żeby rozpuścić między innymi tusz albo liner. No, troszkę trzeba się tutaj natrudzić i też ja, jak wiecie, posiadam skórę mieszaną, wrażliwą, ale również wrażliwe oczy. I parę razy już mi się zdarzyło, że jeśli wzięłam troszeczkę więcej tego balsamu i nałożyłam go właśnie tutaj w okolicy i niedokładnie go rozprowadziłam, a dostał mi się on do oka, no to niestety pojawiło się podrażnienie, więc i tak, i nie, na razie go testuję, zobaczymy jak z nim będzie. Z jednej strony sprawdza się fajnie, z drugiej strony no nie do końca. Także widzicie, mam tutaj właśnie ten produkt. I jeszcze jeden produkt taki do oczyszczania skóry twarzy, który również sobie stosuję zamiennie. W takie dni, kiedy nie mam mocnego makijażu, kiedy mam takie właśnie luźniejsze dni, kiedy nic nie nagrywam. Mleczko. Mleczko od marki Oskia. Takie mleczko, które nakładamy na naszą skórę, masujemy, a następnie je zmywamy. Nie do końca takie mleczko, które Wam się może kojarzy, te mleczka śmietanki, takie, które kiedyś wylewaliśmy sobie na wacik i przecieraliśmy nimi skórę. Pewnie część z Was dokładnie kojarzy, o jakie produkty mi chodzi. Tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiły się płyny micelarne, to mleczka odeszły do lamusa.
Nie wiem dlaczego, bo jest to świetne rozwiązanie w przypadku skór suchych, odwodnionych, właśnie takie mleczka, śmietanki, ale powiem Wam, że ten produkt sprawdza się u mnie świetnie. Ja właśnie nie stosuję go tak typowo na wacik i przemywam nim skórę, bo zdecydowanie lepiej sprawdza się, jeśli wylejecie go sobie troszkę tutaj w zagłębienie dłoni, następnie rozprowadzicie na twarzy i później go zmyjecie. Oczywiście tutaj producent też daje taką informację, że jest to produkt wegański, bezzapachowy i rzeczywiście nie ma żadnych zapachów. Trzeba nim dobrze potrząsnąć butelką, a następnie go zaaplikować na twarz i powiem Wam, że sprawdza się u mnie bardzo, bardzo dobrze. No i później, kiedy już chcę doczyścić moją skórę twarzy, to też sięgam po bardzo ciekawy, profesjonalny z kolei żel. Żel do oczyszczania skóry, który ma w składzie kwasy. Tak, dobrze usłyszeliście. Ale tu są takie kwasy, które można stosować tak naprawdę przez cały rok, jak na przykład kwas azelainowy. Jest tutaj też niacynamid, mamy kwas askorbinowy w bardzo fajnej etylowej formie, dużo fajnych wyciągów, allantoinę, pantenol i to jest produkt na bazie soku aloesowego. Też fajnie się sprawdza u mnie, poleciła mi go pani doktor po zabiegach, że jest on właśnie taki bardzo delikatny, jeśli mamy skórę lekko podrażnioną, taką, która intensywnie pracuje, to jest świetne rozwiązanie i przyznaję, rzeczywiście bardzo fajny produkt. No nie dostaniecie go w takiej ogólnej sprzedaży, chociaż na stronie internetowej można go sobie zakupić. W ogóle muszę się bardziej zainteresować tą marką, bo jest ona niesamowicie ciekawa i dużo osób ją chwali, zwłaszcza lekarze i kosmetolodzy, którzy posiadają ją w ofercie w swoich gabinetach. A ten żel, duża pojemność, więc systematycznie go sobie tak stosuję. On się też bardzo delikatnie pieni, ale nie zostawia takiego uczucia ściągnięcia skóry, przesuszenia. Naprawdę świetny preparat. Także widzicie, jeśli chodzi o demakijaż, mam tutaj cztery produkty, które stosuję sobie w tej chwili zamiennie, w tym oczyszczaniu, doczyszczaniu mojej skóry, testuję nowe produkty. Ja w ogóle uwielbiam, słuchajcie, testować kosmetyki do demakijażu i oczyszczania skóry twarzy. Uwielbiam, bo bardzo szybko widać efekty ich stosowania i też bardzo szybko można wydać na ich temat opinie. Między innymi właśnie dlatego, czy radzą sobie z tym makijażem, czy doczyszczają dobrze skórę, jak ta skóra się zachowuje po myciu, po takim właśnie oczyszczaniu. Także jeśli chodzi o ten krok, pierwszy krok wieczornej pielęgnacji, no to już znacie, jakie kosmetyki aktualnie stosuję. Przechodzimy teraz do tonizacji. Tutaj Was nie zaskoczę, ponieważ w tonizacji, w tym drugim kroku pielęgnacyjnym wieczornym, stosuję dwa preparaty, które już Wam pokazywałam w porannej pielęgnacji. Znowu marka Creamy, hydrolat i esencja, stosuję je zamiennie. I właśnie między innymi dlatego w tamtym poprzednim filmie powiedziałam Wam, że te produkty już mi się kończą, bo namiętnie po prostu je zużywam. Czyli stosuję i rano, i wieczorem, jestem z nich absolutnie zadowolona. W mojej wieczornej pielęgnacji, tak jak i w porannej pielęgnacji, sięgam również po serum od marki Dermalogica, które przeznaczone jest do stosowania w okolicy szyi i dekoltu. Serum ujędrniające, zawierające, które ma właśnie taki bardzo fajny tutaj roller. Świetnie się u mnie sprawdza, bardzo fajny produkt. Także testuję go sobie już od jakiegoś czasu. Pewnie zauważyliście, że mam tutaj takie siniaki na szyi, ale jeśli oglądaliście jeden z moich ostatnich daily vlogów, to doskonale wiecie, że korzystałam ostatnio z karboksyterapii. No i niestety te siniaki gdzieś tutaj na szyi i na dekoldzie jeszcze są, więc one też tak stopniowo będą znikać, ale oczywiście stosuję cały czas ten produkt, bardzo fajnie się u mnie sprawdza i później na niego nakładam krem. Zaraz Wam pokażę zresztą, jaki krem, ale zanim do tego przejdziemy, to pokażę Wam jeszcze dwa preparaty do pielęgnacji skóry wokół oczu. Jeden z nich to jest serum, które nakładam w wieczornej pielęgnacji. Serum od marki Esfawer pod oczy, właśnie specjalnie przygotowane do wieczornej pielęgnacji. I ono też ma bardzo fajny aplikator, taką
taką pipetkę z kuleczką, która nabiera produkt, ale można nim bardzo ładnie tutaj wymasować okolice oka. Jestem w połowie, albo nawet mniej niż w połowie, więc już pewnie niedługo ten produkt też mi się skończy, ale bardzo fajny kosmetyk. To jest taki nie tyle serum, ile koncentrat. Ono ma też bardzo przyjemną formułę, bo jest ona z jednej strony lekko żelowa, ale też odrobinę tłusta, więc można naprawdę tutaj bardzo fajnie sobie popracować w okolicy oczu i pomasować tym serum, a później na serum oczywiście nakładam krem, tylko muszę poczekać troszkę, aż to serum mi się wchłonie, żeby też nie było zbyt tłusto. I tutaj znowu sięgam po krem od marki Yonel w okolicy oczu, też pokazywałam go w porannej pielęgnacji, więc już go doskonale znacie, bardzo, bardzo fajny krem. No i teraz przejdziemy do twarzy. Trzy tak naprawdę produkty, które można by było powiedzieć zakwalifikować do grupy serum. Pierwszy z nich to jest serum od marki Talgo, taki booster od Talgo ze spiruliną, serum oczyszczające, odświeżające, detoksykujące, w takiej formule powiedziałabym lekko żelowej. Wygląda to jak tubka, ale słuchajcie, tutaj mamy również aplikator, bardzo przyjemny, więc wszystko jest higieniczne, fajnie się tutaj wydostaje i sięgam po to serum zamiennie z drugim serum, które zaraz Wam pokażę, a to dlatego, dlaczego taki produkt w mojej pielęgnacji, ponieważ w ostatnim czasie, po pierwsze miałam takie dosyć stresujące dni, po drugie, a nawet tygodnie bym powiedziała, po drugie potrzebuję czegoś takiego, co będzie odświeżało moją skórę, ale nie będą to kwasy, więc ten produkt bardzo fajnie się sprawdza, zwłaszcza tutaj w tej okolicy strefy T, która u mnie się mocniej przetłuszcza, no a spirulina też ma bardzo fajne działanie na naszą skórę, więc jak najbardziej pory skórne, tutaj właśnie to doczyszczenie okolicy skóry, też w takich dniach, kiedy na przykład nagrywam, więc robię dokładniejszy demakijaż i też chcę jakiś produkt, który też fajnie zadba o tą moją skórę, taki oczyszczający, detoksykujący, który będzie usuwał różnego rodzaju nie tylko zanieczyszczenia, które mogą gdzieś tam jeszcze się pojawić, słuchajcie, w porach skórnych, bo tak oczywiście może być, ale mimo wszystko powiem Wam, że jak stosuję to serum, to jestem z niego bardzo zadowolona, bo nie ma tutaj żadnego efektu ściągnięcia, podrażnienia, pieczenia. Bardzo fajny produkt, w ogóle bardzo fajny skład. A te substancje aktywne, które tutaj się znajdują, cudownie działają na skórę. Mamy tutaj działanie z jednej strony właśnie detoksykujące, oczyszczające, a z drugiej strony wygładzające, zwłaszcza właśnie tutaj w tej okolicy, gdzie mamy pory skórne. I drugie serum, które stosuję zamiennie, to jest w ogóle mój hit od wielu, wielu lat. Jeśli śledzicie mój kanał, jeśli śledzicie mnie w mediach społecznościowych, to też doskonale o tym wiecie, że jest to serum od marki Estée Lauder Advanced Night Repair. To jest ta nowa wersja w szklanym opakowaniu z nieco ulepszoną formułą tego preparatu. Jestem już w połowie butelki i bardzo lubię, chociaż muszę Wam powiedzieć, że w porównaniu do wcześniejszej wersji, moim zdaniem ten produkt jest bardziej taki lepki, więc na przykład on nie do końca się sprawdzi w porannej pielęgnacji, bo wiem, że niektóre osoby też stosują ten produkt w porannej pielęgnacji, ja go wolę zdecydowanie wieczorem i jego działanie to jest przede wszystkim działanie naprawcze, czyli wszystkie takie, powiedziałabym, mikro uszkodzenia, do których dochodzi w ciągu dnia na naszej skórze, to serum ma niwelować i ja je po prostu uwielbiam. Ja wiem, że są za i przeciw, wiem, że niektórzy widzą u siebie efekty, niektórzy kompletnie ich nie widzą, ja na mojej skórze je widzę, dlatego właśnie wracam do tego serum od wielu, wielu lat. Ale mam jeszcze jeden produkt, który stosuję sobie w momencie, kiedy na przykład miałam ciężki dzień i widzę, że moja skóra potrzebuje takiej dawki energii, ale z drugiej strony dawki odświeżenia, relaksu i to jest to. Uwaga! To jest serum od marki Creamy, serum Marula, które w składzie ma 5% olejową witaminę C, a ja w ogóle uwielbiam tę witaminę C
fantastyczny antyoksydant, nowoczesna forma, mogą stosować osoby, które posiadają skórę wrażliwą, można ją stosować przez cały rok, ale tutaj to serum ma formę olejową. No właśnie przez to między innymi, że mamy tę formę witaminy C, więc u mnie to serum w porannej pielęgnacji się nie sprawdza, bo za długo się wchłania. Dlatego też ja sięgam po nie w wieczornej pielęgnacji i w dodatku, kiedy nakładam sobie to serum, to jeszcze wykonuję masaż. To jest dla mnie bardzo ważne, bo oprócz tego, że mamy właśnie tę witaminę C, która będzie pięknie rozświetlała naszą skórę, to w tych dniach, kiedy widzę, że ta moja skóra potrzebuje więcej, dodatkowo robię sobie ten masaż i tak naprawdę powiem Wam, że no, może maksymalnie 2 razy w tygodniu stosuję to serum i nie nakładam po nim nic. Dlatego, że ono się u mnie dosyć długo wchłania, więc wykonuję cały taki rytuał pielęgnacyjny i zostawiam sobie to serum już na twarzy, właśnie ze względu na to, że jest olejowe, a ja posiadam skórę mieszaną, więc nie potrzebuję też dodatkowej jakiejś tutaj okluzji, dodatkowego działania, kremów i tak dalej. Fantastyczny produkt. No i został nam ostatni krok, czyli tak naprawdę zamknięcie tej wieczornej pielęgnacji, krem. Krem do twarzy, który nakładam na twarz, na szyję i na dekolt, właśnie po tym serum od marki Dermalogica lub też po tym właśnie serum od Talgo, czy na przykład po serum od marki Estée Lauder. I to jest krem od marki Creamy, też Wam już o nim mówiłam. Krem My Fusion, odżywienie. Wspominałam Wam o tym, że to jest krem, który powinno stosować się na dzień, ale ze względu na jego konsystencję ja zdecydowanie bardziej wolę go w wieczornej pielęgnacji. Fajnie się rozprowadza. Daje ten efekt nawilżenia, skóra jest mięciutka, przyjemna, rano wygląda super i powiem Wam, że już mi się kończy, więc będę musiała pomyśleć o jakimś innym kremie na noc i tutaj zastanawiam się nad tym, czy właśnie nie wprowadzić kremu od marki Yonel z melatoniną, o którym już Wam opowiadałam przy okazji filmu o intensywnym nawilżaniu. Dostałam wtedy też od Was komentarze, że ten krem jest genialny, a to jest krem głównie właśnie na noc, więc tak się zastanawiam, czy właśnie po tym kremie od marki Creamy wprowadzę ten z melatoniną od Yonel. I słuchajcie, to by było tak naprawdę na tyle. Co prawda w mojej wieczornej pielęgnacji są jeszcze inne kroki, takie dodatkowe kroki, czyli peelingi i maski. Ale tak sobie myślę, że zrobię Wam oddzielny film na ten temat, ponieważ trochę tych produktów jest. Testuję też nowe peelingi, które nie są na bazie kwasów, od razu zaznaczam, i testuję nowe maski, ale mam też bardzo ciekawe produkty pielęgnacyjne, jeśli chodzi o ciało, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć właśnie ten trzeci film z tej pielęgnacji, taki o maseczkach, o peelingach i o produktach do pielęgnacji ciała. Także widzicie, jeśli chodzi o wieczorną pielęgnację, dokładny demakijaż, dokładne oczyszczenie skóry, tonizacja, produkty do pielęgnacji skóry wokół oczu, serum na twarz, na szyję i na dekolt i krem wykończeniowy. No i oczywiście ta dodatkowa pielęgnacja, która pojawia się raz na jakiś czas w różnych dniach w tygodniu, ale tak jak mówię, to już zasługuje na oddzielny film. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie te produkty, czy przynajmniej znacie któryś z tych kosmetyków, jakie kroki pielęgnacyjne Wy wykonujecie w wieczornej pielęgnacji, jakie kosmetyki się u Was sprawdzają. Czekam na Wasze komentarze i dziękuję Wam oczywiście bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!